Danie główne będzie szybkie w przygotowaniu, niesamowicie smaczne i zdrowe. Kasza bulgur z warzywami. Co ja mówiłam robiąc zupę, że wiele przepisów zaczyna się pokroić cebulę w kostkę? No, moja cebula już właśnie w kostkę pokrojona. Z tym, że różnica jest w smażeniu. Tym razem do dużego rondla daję łyżkę klarowanego masła. Czosnek dorzucamy później niż cebulę, ponieważ on szybciej się karmelizuje. I jak tylko cebulka jest szklista, dorzucam czosnek. Wsypuję łyżeczkę słodkiej, wędzonej papryki. I pół łyżeczki kurkumy. Wrzucam pół szklanki kaszy bulgur. Znowu chwilkę podsmażam. Przy kaszy bulgur na moment się zatrzymam, ponieważ jest niesamowicie zdrowa. Robiona z pszenicy durum przede wszystkim ma niski indeks glikemiczny, czyli nie powoduje nagłego wyrzutu insuliny, nie podnosi nam szybko poziomu cukru we krwi. Ma też cenne węglowodany i białka. Zalewam wywarem jarzynowym. Chwilę gotuję. Dwie nieduże cukinie kroję w pół plasterki. Kasza podgotowywała się jakieś 15 minut. Mogę już dorzucić fasolę. Jedna puszka. Jedna pokrojona drobno czerwona papryka. Dużo witaminy C. I cukinia. Potrawy nie soliłam i solić nie będę, ponieważ przyprawiam sosem sojowym. Łyżka, może półtorej, wystarczy. Sos sojowy powstaje w wyniku kilkumiesięcznej naturalnej fermentacji. Robiony jest według tradycyjnej receptury z czterech składników. Ziaren soi, pszenicy, wody i soli. Można go dodawać do zup, makaronów i różnego rodzaju sosów, do ryżu, ryb i mięs. Nadaje potrawom taki charakterystyczny piąty smak – umami. Może brzmi nieco tajemniczo, ale dla mnie najważniejsze, że moja kasza z warzywami będzie smakować znakomicie. Przykrywam. Kilka minut i będzie gotowa. A ja w tym czasie pokroję sobie pomidorki koktajlowe. Pomidory mam pokrojone. Kasza już jest praktycznie gotowa. Wrzucam je tylko na moment. Chcę, aby się podgrzały w potrawie. Wtedy się nie rozpadną. Na samą górę daję jeszcze awokado. Wiele razy mówiłam, jak awokado jest zdrowe. Zawiera cenne białko, ale przede wszystkim cenne, zdrowe tłuszcze. Najlepiej za pomocą łyżki wyciągnąć dojrzałe awokado.
układam plasterki. Awokado od razu skrapiam sokiem z cytryny, ponieważ ono szybko ciemnieje. Jeszcze do dekoracji. I do tej potrawy idealnie pasuje świeża kolendra. Jeżeli nie macie, można jak najbardziej dać natkę pietruszki. Czy to kolendra, czy natka pietruszki zawierają dużo witaminy C. No, taką aromatyczną, kolorową kaszę z warzywami. To chętnie zajadam.